Do Krakowa na zaproszenie Teatru Starego przybył Zbigniew Herbert, wybitny poeta od kilku lat stale mieszkający za granicą. Jego twórczość poetycka, odrzucająca dwuznaczne postawy moralne, konformizm, poszukuje prawdy, uznaje centralne miejsce człowieka w odwiecznym dramacie, któremu na imię życie. Najbardziej znane zbiory jego poezji to Struna światła, Studium przedmiotu, Napis, Pan Cogito. Tak zatytułowano też spektakl przygotowany przez Teatr Stary w Krakowie. Już przed 5 laty zespół aktorów oraz reżyser Tadeusz Malak przygotowali przedstawienie, ale ze względów od nich niezależnych spektakl nie mógł się ukazać. Tak więc po latach powraca Pan Cogito, a wraz z nim Zbigniew Herbert. Przedstawiamy Państwu fragment spektaklu oraz spotkania z poetą, które poprzedziło premierę. Pan Cogito postanowił wrócić na kamienne łono ojczyzny. Decyzja jest dramatyczna, pożałuje jej gorzko. Nie może jednak dłużej znieść zwrotów kolokwialnych. Comment allez-vous? V. Gates. How are you? Pytania z pozoru proste wymagają zawiłej odpowiedzi. Pan Cogito zrywa bandaże życzliwej obojętności. Przestał wierzyć w postęp, obchodzi go własna rana. Wystawy obfitości napawają go znudzeniem. Przywiązał się tylko do kolumny doryckiej, kościoła San Clemente, portretu pewnej damy, książki, której nie zdążył przeczytać i paru innych drobiazgów. A zatem wraca. A zatem wraca. Widzi już granice, zaorane pole, mordercze wieże strzelnicze, gęste zarośla drutu. Bezszelestne drzwi pancerne zamykają się za nim. Już jest sam w skarbcu wszystkich nieszczęść. Więc po co wraca? Pytają przyjaciele z lepszego świata. Mógłby tutaj pozostać, jakoś się urządzić. Ranę powierzyć chemicznym wywabiaczom, zostawić w przechowalni wielkich portów lotniczych. Więc po co wraca? Dowody dzieciństwa. Do spraw-